Pomysłodawcą na malowania piktogramów na chodnikach, między innymi na tym przystanku, był radny Tomasz Tyl. Nie podpatrzyłem żadnego miasta, sam wpadłem na ten pomysł, ale wiem, znajomi mi na Facebooku napisali, że taka inicjatywa od roku działa w mieście Wrocław na pewno. Jakie zadania mają spełniać takie niebieskie znaki? Piktogramy wymalowane są po to, żeby ułatwić życie mieszkańcom Częstochowy. Piktogramy są skonstruowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz dla rodziców z dzieciakami, z wózkami. Powinno to działać tak, że rodzic albo osoba z niepełnosprawnością powinna się na tych piktogramach ustawić i dokładnie te szerokie drzwi podjeżdżają naprzeciwko tych piktogramów, no i sobie bez problemu wjeżdżą, nie błądzą po peronach. Wjeżdżają sobie do środka komunikacji miejskiej, do tramwaju. Jednak jak zauważyliśmy, motorniczym nie zawsze udaje się zatrzymać tak, by drzwi otwierały się na wprost piktogramów. 105 nie podlega dyskusji, myślę, że już długo nie będzie jeździła, mówimy o tym starym Konstalu. Natomiast rzeczywiście jest 10-15 cm pomiędzy jednym twistem, tym starszym, a tym nowym, więc de facto małe, nieznaczne różnice się będą zawsze zdarzały.